dla mnie kolor włosów nie ma znaczenia, a kiedyś tam po prostu powiedziałem, że mam sentyment do blondynek, bo moje dziewczyny wcześniejsze były blondynkami i tylko dlatego. Nie? Kochani, pierwsze, na co zwróciłam uwagę, gdy was tylko dzisiaj zobaczyłam, no to oczywiście twoja nowa fryzura, blond. Jak ty się czujesz w tym kolorze, takim no nieco jaśniejszym? Super się czuję, totalnie inaczej, co prawda, ale super. Powiem wam tak, nie wiem, czy czytaliście komentarze internautów, ale sporo było takich pozycji, że to dla Piotra, chciał, to miał. Czy wy się z tym w ogóle zgadzacie? A mnie Damian do tego przekonał, ale wiedziałam, że... Fryzjera, rozumiem. Tak. Ale... Wiedziałam, że podoba mu się taki kolor włosów, tak, i why not, stwierdziłam, że jestem. Ale to nie było tak, że specjalnie dla niego, tylko po prostu Damian mnie namówił. Nie, w ogóle nie sugerowała się Waleria moim jakimś tam wcześniejszą wypowiedzią. Tak jak podkreślam to kolejny raz, że dla mnie kolor włosów nie ma znaczenia, a kiedyś tam po prostu powiedziałem, że mam sentyment do blondynek, bo moje dziewczyny wcześniejsze były blondynkami. I tylko dlatego, nie? A jak ci się Waleria podobała w tej odsłonie, trochę innej, no bo jednak wygląda trochę inaczej? Wygląda inaczej, wygląda pięknie, ale w tamtych włosach też wygląda pięknie. Dla mnie wygląda tak samo, ale jest super, no. Cieszę się, że jej się podoba przede wszystkim.